tofu, nie tylko dla wegan. Mamy dla Was coś specjalnego. Jeśli jesteś subskrybentem naszego kanału, wystarczy, że obejrzysz ten film, napiszesz komentarz i udostępnisz go z odpowiednim hashtagiem, a możesz wygrać jeden z trzech bonów zakupowych w naszym sklepie. Tofu jest rodzajem sprasowanego twarogu otrzymywanego ze skondensowanego mleka sojowego. Jest ono produktem spożywczym niezwykle popularnym w Chinach, skąd pochodzi, oraz w innych krajach Dalekiego Wschodu. Jakie wartości odżywcze posiada tofu? Tofu to przede wszystkim bogate źródło cennego białka o wartościowym składzie aminokwasowym. Z tego względu stanowi ono jeden z ważniejszych elementów w diecie wegan i wegetarian. Tofu zawiera także spore ilości wapnia i fosforu, składników niezbędnych dla zachowania zdrowia kości i stawów. W składzie tofu znajdziemy także fitoestrogeny, związki o działaniu podobnym do żeńskich hormonów płciowych, które mogą łagodzić objawy menopauzy, a także ograniczać ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, np. raka piersi. Co więcej, fitoestrogeny obecne w tofu mogą także korzystnie wpływać na ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cholesterolu. Co można przygotować z tofu? Przed spożyciem tofu należy odsączyć zalewy i pokroić w plastry bądź kostkę. Można spożywać je zarówno w formie surowej, jako dodatek do sałatek lub po podgrzaniu. Naturalne tofu świetnie sprawdzi się jako składnik zapiekanek, dań jednogarnkowych lub deserów. Z kolei tofu wędzone doskonale komponuje się z różnego rodzaju kaszami, zupami i potrawami z ryżu, nadając im przyjemnego aromatu i lekko słonego smaku. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej znajdziesz na stronie cośdlazdrowia.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę, dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco.